Dzień dobry kochani, witam się z wami w kolejnym vlogu. Tym razem wybieramy się do Muzeum Transportu, które się nazywa Riverside. Jeszcze wam nie pokazywałam tego muzeum. Wygląda dosyć, chciałam powiedzieć spektakularnie, ale dla każdego podejrzewam co innego jest spektakularne. Także mam nadzieję, że jest dzisiaj otwarte, bo jest bank holiday, ale wydaje mi się, że to bardziej się tyczy urzędów niż muzeów. Także mam nadzieję właśnie, że wszystko jest otwarte. I jedziemy. W ogóle jeszcze chciałabym wam pokazać drogę do tego miejsca i teraz jestem rozdarta pomiędzy nawigacją na telefonie a otworzeniem kamery. Nie mam tej kamery na, to się nazywa dash camera, czyli wiecie, tą na okno, i chciałabym ją kupić i chcę ją odebrać teraz po drodze. Może uda mi się od razu wszystko powodłączać, tylko się zastanawiam, czy mi ta zapalniczka działa, bo u nas coś tutaj się zaczęło psuć na tym panelu i niektóre rzeczy nie działają. I właśnie nie wiem, czy ta zapalniczka jest wliczona. Muszę zaraz chyba wrócić się do domu, wziąć jakiś coś i podłączyć ładowarkę, sprawdzić, czy ona w ogóle daje jakąkolwiek moc, ta zapalniczka w sensie. I jeżeli daje, to pojedziemy jeszcze odebrać kamerę, wtedy będę mogła wam pokazać, jak wygląda miasto, bo wygląda fajnie, tylko ja się boję trochę jeździć na wypadek, jakby była jakaś zamknięta droga albo coś, to potem już w ogóle będę panikować. Także patrzcie, działa, znaleziono i ładuje, także ekstra. Jedziemy wziąć kamerę. Odebrałam kamerę, wzięłam sobie taką, która jest do przodu i do tyłu podobno. Zaraz ją otworzę, bo chcę ją od razu użyć. Mam nadzieję, że wszystko będzie działało jak trzeba. Nawet jeszcze nie obejrzałam pudełka. Chcę szybko nagrać, bo silnik jest włączony też, bo mała śpi, a nie chcę, żeby się obudziła. I teraz słuchajcie, do tego mam też kartę pamięci. Kupiłam sobie taką, żeby była szybka. I jeszcze kupiłam sobie dwa dyski, bo mi się znowu skończyły, znaczy pamięć mi się skończyła i nie mam jak ściągnąć rzeczy z telefonu, a kupuję dwa, bo już się nauczyłam, że muszę mieć backup do każdego dysku i dlatego kupuję zawsze już podwójnie i mam kopię tego, co zgrywam, taką samą, także no, życie mnie nauczyło. Słuchajcie, mam to ogarnięte, muszę teraz, tak, kabla nie będę teraz sama tutaj podłączać, więc muszę tego tak poprowadzić, żeby mi po prostu nie zasłaniał drogi. I sprawdźmy. Słuchajcie, udało mi się, zainstalowałam, zobaczymy jak to będzie. Dojechaliśmy w końcu, musiałam się jeszcze cofnąć do domu ze sklepu. Wiatr jest niesamowity, mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Za mną jest już Riverside Museum. Idziemy teraz do środka, dawno tutaj nie byłam, naprawdę lata. Chłopcy są po raz pierwszy. Jest tak zimno, jest taki zimny wiatr, że mała ma już kurtkę, czapkę, wszystko. I idziemy do środka. Jesteśmy już w środku, to jest tak ciepło i przyjemnie, ojejku, ale czadowe są maszyny, naprawdę bardzo fajne miejsce. Muzeum Transportu. Słuchajcie, to jest podobno najstarsze skrzynka na listy w Szkocji, która była założona, zrobiona w 1865 roku. Taka karoca na trumny. Piękne. Most of them would go by tram or by sugar. There was a need for two trams. Wiecie, jakie wózki. Wiecie co? Ja mam taki wózek dla gry i z Petera mama kupiła właśnie coś takiego, które na pewno niedługo zobaczycie. Już będzie troszkę większe. Zabawki. Czuteria. Powiem wam, że takie kolczyki i naszyjnik z przyjemnością zabawił się. Zmieścić cały ten... Ok? Zaczynam tu. Od tego kuferka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem takich kroków. Wow. Spójrzcie tylko, co tu jest napisane. Tu jest napisane, że ta sukienka, którą zaraz wam pokażę od przodu, była ubrana przez Audrey Hepburn w filmie Two for the Road w 1967 roku. I tak samo jak ta sukienka, ten samochód był kultowy przez pół wieku. Wow. Słuchajcie, jest tutaj tak dużo rzeczy, że ja już tylko chodzę i nagrywam już... Dużo mam tego, a mam wrażenie, że wciąż jest co pokazywać. tu mamy magnesy, tak wygląda ten budynek z góry. Że tak jak powiedziałam, spektakularnie. Słuchajcie, po drugiej stronie tego muzeum jest, patrzcie jaka pogoda piękna się zrobiła, aż nie mam jak mówić. Po drugiej stronie tego muzeum jest statek, który się nazywa Tall Ship. I teraz tak, nie dużo już jest trochę późno, żeby na niego pójść, to jeszcze nawet tam się dookoła przejść, w tej chwili jest już trochę późno. Musimy wracać do domu. Ale też nie widziałam ani żywej duszy na statku, więc nie wiem, czy dzisiaj jest otwarty, nie wiem o co chodzi, ale wrócimy się tu jeszcze kiedyś i po prostu pójdziemy. Zaczniemy od statku tym razem. Wydawało mi się, że ten cały budynek nie jest wykorzystany na to, co jest w środku, a się okazało, jak zaczęliśmy chodzić, że naprawdę dużo tego jest, więc warto jest przyjechać, zwłaszcza, że tak jak kiedyś już wam powiedziałam, muzea w Glasgow są za darmo, więc nic nie tracicie, wystarczy tylko tutaj dojechać. Spójrzcie, jaki jest widok, nie wiem, czy będzie widać za mną, czy musiałabym pokazać osobno. Robiłam filmiki telefonem, ale tam z tyłu jest właśnie wieża, która kiedyś podobno była widokowa, ale ja tutaj mieszkam już 14 lat i ona nie była czynna tamtej pory. Gdzieś tam jest z tyłu właśnie gmach telewizji, już wam pokazywałam ze środka. Też jest Armadillo, czyli to SECC, i jest też The Hydro, ale tutaj The Hydro nie widać w tej chwili. Jak będziemy przejeżdżać, to będzie widać spodek. Mam nadzieję, że kamera w samochodzie mi to uchwyci i mam nadzieję, że wszystko się nagrywa tak jak trzeba, bo nie użyłam tego wcześniej, także wca szybko ustawiałam. Także było fajnie, dzieciom się podobało, ja już jestem taka głodna. Była tam kawiarenka, ale były kanapki, takie kanapki, które ja naprawdę już wolę poczekać, pojechać do domu niż jeść takie, ale chłopcom wzięłam, bo byli bardzo głodni już. Także lecimy do domu i po prostu przyjedziemy tutaj któregoś innego razu znowu. Jest jeszcze sporo miejsc, do których chciałabym zabrać dzieci, także jest co zwiedzać, ale zdecydowanie cieszę się, że przyjechaliśmy, bo było naprawdę warto. Wróciłam do domu i widzę, że czeka na mnie paczka z Polski. Już wam kiedyś mówiłam o tym, że czekam na buty, także spodziewałam się tego. Zabieramy się za otwieranie, nagram dla was unboxing. Tak wyglądają moje trzewiki, moje przepiękne buty, które zostały zrobione dla mnie na zamówienie przez projektantkę polską w Polsce, Izabela Krzysiek, tak się nazywa ta pani. I można u niej zamówić właśnie sobie różne buty. Ona robi różne wzory, różnego rozmiaru. Można sobie zamówić dokładnie takie, jakie trzeba. Buty są wegańskie, także fantastycznie. No po prostu coś pięknego. Już mierzę. Są absolutnie wypasione. Są tak ładne te buty. Są prześliczne, a są tak wygodne. Niedawno kupiłam sobie martensy i powiem wam, że jeśli chodzi o komfort, nie ma porównania. Te buty się nie równają martensom w ogóle, bo te są bardzo wygodne i to od samego początku. Aż takie przyjemne uczucie jest dla stóp, jak je zakładamy. Po prostu tak jakbyście mieli kapcie na sobie, a jednocześnie czujecie, że stopa jest stabilna, że ona gdzieś tam nie lata w środku i nie jest ściśnięta. Jest idealny rozmiar. Pięknie to wygląda. Pięknie to wygląda, bardzo mi się podobają. A jak zmieszane, tak jak moje, wydaje mi się, że są absolutnie czadowe. I jeżeli na przykład lubicie coś takiego unikalnego, coś, co na pewno będzie zwracało uwagę, no to jak najbardziej wam polecam Izabelę Krzysiek. I polecam wam, żebyście rzucili okiem na jej Facebooka. Podlinkuję wam pod filmem. Bo Izabela robi różne buty w różnych kolorach, w różnych rozmiarach. Myślę, że mi pasują jak najbardziej. Bardzo dobrze się w nich czuję. Kochani, dajcie znać, co myślicie o tych butach. Czy wam się podobają? Czy lubicie taki styl? Naprawdę powinniście koniecznie pójść, rzucić okiem na Izabeli Facebooka. Podlinkuję wam pod filmem, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda jej asortyment. Kochani, specjalnie dla Was Izabela przygotowała fantastyczną promocję. Na hasło 3 razy M dostaniecie aż 20% zniżki na wybrane buty. Wystarczy powiedzieć, że przyszliście ode mnie, podać jej nazwę mojego kanału, czyli 3 razy M i dostaniecie aż 20% zniżki na ręcznie robione, personalizowane buty specjalnie dla Was. Uważam, że to jest oferta nie do odpuszczenia. Kochani, spieszcie się, dopóki promocja jeszcze jest ważna. Nie ma daty końcowej, ale wiecie jak to jest. W każdej chwili może się zmienić. Także słuchajcie, kochani, czym prędzej lećcie, pędźcie, sprawdźcie sobie Izabeli stronę, skontaktujcie się z nią, bo jestem pewna, że jest w stanie wyczarować Wam buty, o których marzyłyście. Ja mam swoje ulubione buty, są przepiękne, bardzo się z nich cieszę. Obie pary już nosiłam, są mega, mega wygodne, robią wrażenie, są naprawdę spektakularne. Słuchajcie, nie przegapcie okazji i lećcie po swoje buty. Izabela wysyła też buty za granicę, także nic Was nie powstrzymuje. Tym przemiłym akcentem dziękuję Wam za oglądanie i do następnego, pa! Pamiętajcie o subskrypcji i łapkach w górę.